Szanowna Pani Dyrektor wraz z pracownikami, z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, zaproszone Domy Pomocy Społecznej na czele z dyrektorami, z mieszkańcami, Szanowni Przedsiębiorcy. Długo bym chciał do Was porozmawiać, ale wiem, że na weselu to się nie gada, tylko się pije, nie? I się bawi. Więc nie ma co. Natomiast muszę o paru rzeczach powiedzieć rzeczywiście, bo bardzo dziękuję Pani Dyrektor za te ciepłe słowa, ile myśmy tutaj mogli zrobić i pomóc. I tak szczerze mówiąc, to mówię, dobrze być tym starostą, bo ludzie pracują, wszyscy chwalą. Bo prawda jest taka, musicie Państwo dowiedzieć, że to Wasza ciężka praca, Wasza solidność, zrozumienie, ona daje efekty. Jeżeli jest wspólna praca, wspólne zrozumienie, to możemy wiele osiągnąć. Cieszę się, że jest poprzednia Pani Dyrektor, która też tutaj swoje serce włożyła i to jest ważne, żeby zachować tą ciągłość, bo tak jak Pani Dyrektor podkreślała, czas płynie, Pan Tarej, coś po nas zostanie. I bez wątpienia, bo przecież nadawaliśmy imię Jana Pawła II i wtedy zastanawialiśmy się, że to musi być dzieło żywe. Dzieło, które widzi drugiego człowieka, któremu trzeba pomóc. Który ma trudne momenty, będzie miał trudne momenty i trzeba te rzeczy realizować. Podjęliśmy tutaj, jest obecny wicestarosta, decyzję, żeby z powrotem przywrócić tutaj, dostał opiekę zdrowotną. Pani doktor, bardzo serdecznie, kiedy dziękuję, że się zgodziła. Że wszyscy naprawdę dobrze mówią i nie wyobrażają sobie bez Pani doktor, jak tutaj ma być. Dlaczego tak miało być? Dlatego, że jest tu na miejscu, coś się dzieje, a my wtedy, bo wicestarosta bezpośrednio nadzoruje szpital, wiemy, że ktoś jedzie, wiedzą w szpitalu, że trzeba pochylić się nad tym, że coś możemy pomóc, nie? I to jest takie właśnie to dzieło. I to jest jakby normalna rzecz, codzienna praca, ale co innego chcę jeszcze powiedzieć. Ważne jest to wsparcie. Tu widzę przecież moich znajomych, przyjaciół, przedsiębiorców. Oni zawsze na dobre rzeczy, nigdy nie żałowali grosza. Ja jestem też świadkiem, bo nieraz wracamy się i tu jak jest Wiesław z żoną, wielu innych, bo nie chcę tutaj kogoś pominąć, to nigdy nie odmawiali na dobrych dzieł. To, co służy ludziom, to wiedzą, że to warto to robić, bo to dobro wraca. A szczególne słowo podziękowania kieruję do wszystkich dyrektorów Domu Pomocy Społecznej. Naprawdę dobrą robotę robicie. Warci jesteście wsparcia, bo dobrą robotę robicie, bo wszyscy dziś kiedyś tej pomocy będziemy potrzebowali. I trzeba tą dobrą atmosferę tworzyć. Trzeba nad tym wszystkim się pochylić. Jeżeli mamy coś w tym dniu, który minął, który był nam dany, coś dobrego zrobić, to zróbmy to wspólnie. To jest bardzo ważna rzecz. I twórzmy właśnie te spotkania, te integracje, tak jak w każdym domu. Nie możemy być zamknięci, musimy być otwarci. Zobaczcie Państwo, kiedy ludzie się źle czują, kiedy są sami, kiedy sami są ze swoimi myślami, z problemami. Natomiast każdy ma te problemy, jeden większy, drugi mniejszy. Jeżeli się otworzymy, będziemy razem, na pewno te problemy będą mniejsze i przezwyciężymy. I tak musimy działać i bawić się. Cieszę się, że to jest wesele, na wesoło już pytałem, do której na poprawiny rano. Nie, no bo to jak. Ja nawet szczerze mówiąc byłem w Owiczu na weselu ostatnio w rodzinie, sobie kombinowałem. Teraz kto będzie się żenił? Kiedy to będzie? Tak fajnie, przyśpiewki tam takie łowickie, takie niesympatyczne czasami, dla młodej bardziej, dla młodego nie, tam wie, że tam gapa, nie wie, coś tam, nie? I tak dalej. No i się okazało, że co? No w Brańsku mamy wesele. Życzę Państwu udanych spotkań, bądźcie do siebie życzliwi, dobrze o sobie mówcie. A gdzie bym nie był, to na pewno bym go zawsze wspomagał. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Thank you.